Cześć kochani, Auryczny Tarot i zapowiedziany, niezapowiedziany horoskop zodiakalny, auryczny na najbliższy miesiąc wrzesień. Dzisiaj przed Wami 5 talii, powracam do czytań z początku w zasadzie powstawania kanału, a więc takich hybrydowych. A dzisiaj zagadnienia, które będą się przed Wami odsłaniały, to mapa, a więc kierunek tego miesiąca. Wasze wyższe ja, co chcę Wam powiedzieć, coś dla ducha i dla ciała, a więc tarot i karty czakralne i na koniec przesłanie również dotyczące uzdrawiania. A więc zobaczmy, co te karty, co ten układ również będzie chciał nam wszystkim powiedzieć. Zaczynamy od panny, a więc kierunek wrzesień. Jak u Was, drogie panny, wszystkiego najlepszego oczywiście dla Was, jak będzie się rysował? Co w tym wrześniu może być istotne dla panien? Szczegóły i szczególiki się pokazały. Ja nie będę rozwijać tego o te czytania, które interpretacją są dodatkową, taką bardziej zagłębioną. Czytamy hasła. Szczegóły, szczególiki, siódemka, więc coś, co może dotyczyć waszego duchowego rozwoju lub tego, co dotyczy waszych związków. Wchodzenia w relacje, bycia w relacji, wytrwałości właśnie i być może wspomnianego zaangażowania. Tutaj być może musicie zwrócić w tym miesiącu uwagę na to, co jest drobnym maczkiem gdzieś zapisane, na to, co właśnie jest gdzieś takie niedostępne gołemu oku. To gesty, spontaniczne uwagi, grymasy, dające niejako większy obraz sprawy. Co wyższe ja chcę powiedzieć na ten miesiąc? A więc miesiąc wrzesień dla panien. Miesiąc wrzesień dla panien. 19. Przemiana. 19 to również postać uwolnienia, a więc od czegoś być może odchodzicie, z czymś kończycie, odsuwacie się od czegoś. To niekiedy również towarzyszące poczucie pustki w tej przestrzeni, która wypełnia się właśnie czymś nowym i czymś lepszym. Nowa droga przed Wami się jawi, pod warunkiem oczywiście, że nie będziecie skupiać uwagi na tym, co było cierpieniem. Zmiana, pamiętajcie, zaczyna się od Was i wszystkie pragnienia od marzeń, a więc to też daje pewien kompletny obraz, że być może w szczegółach tkwi kwestia realizacji marzeń, żebyście właśnie doprecyzowali to, na czym Wam konkretnie zależy, wiedząc, czego Wy naprawdę chcecie. Co chcą powiedzieć karty odpowiadające za czakry, a więc co jest do uzdrowienia w tym miesiącu? Która z czakr dla panien wymaga poprawy pracy albo uwagi właśnie skoncentrowanej na niej? Która czakra panny wrzesień? Czakra podstawy, a więc bezpieczeństwo, jak widzicie, ja jestem, a więc poczucie tego, że się jest czymś osadzonym, że czuje się i daje wsparcie, że wzmacnia się podstawowe zaufanie i dostarcza tego, co jest odżywczą energią życiową. Kolor jej przyporządkowany to czerwona, więc być może ten kolor właśnie powinien Wam towarzyszyć we wrześniu. Zmysł to węch, akcent ziemia, kręgosłup kości, paznokcie, plecy, ciśnienie. To są również narządy płciowe, nadnercze. A w aspekcie psychologicznym, żeby sobie pomóc, to przede wszystkim podstawowe zaufanie, energia życiowa, kwestia pochodzenia, instynkt samozachowawczy, stabilność, bezpieczeństwo, istnienie, uziemienie, niezależność, poziom materialny, przetrwanie, ciało i świadomość. I zobaczmy, co tarot chce powiedzieć. A więc zerknijmy tak trochę od innej strony. Jaka prognoza na wrzesień? A więc jaka jest Wasza obecna sytuacja? Dwa aspekty. Zawodowy i miłosny. Zaczniemy sobie od tego zawodowego, czy też życiowego. Panny, Wasza obecna sytuacja. Jakie działania podejmujecie obecnie? A jakie powinny być podejmowane? Potencjalny wynik na wrzesień i rada. Pod spodem as pentakli, a więc zawodowo gdzieś być może szukacie także, kształcicie się lub potrzebujecie jakiegoś impulsu do tego, żeby wskoczyć na jeszcze wyższy lub bardziej odświeżony sobie level własnych umiejętności.
Tutaj pokazała się w Waszej obecnej sytuacji siódemka miecza, więc być może środowisko, w którym jesteście lub działania, które podejmujecie, nie do końca są zgodne z Wami, albo czujecie jakąś taką nieufność względem tego, co przychodzi lub co się dzieje, z czym to się je. I działania, które podejmujecie, są być może mocno ryzykowne, ale też jakby skokowe, takie doraźne, niezbyt być może zaawansowane, albo bardziej też dla niektórych odważne, zbyt odważne także, mało takie perspektywiczne. I być może to, co robicie w tym momencie, nie do końca Was satysfakcjonuje, bo są wśród Was takie panny, które gdzieś same siebie być może oszukują, albo gdzieś, no właśnie, ten obszar, w którym jesteście, nie zaspokaja Waszych do końca potrzeb. Królowa cesarzowa, która się pokazała w krokach, które powinniście podjąć we wrześniu, oznacza, że powinniście zadbać o swój wygląd zewnętrzny, wewnętrzny, o swoją stabilizację, swoją pewność także i pozycję zawodową. A więc niektórzy z Was być może powinni sięgnąć po więcej, być może powinniście nie udawać, że coś Was interesuje, kiedy Was nie interesuje lub zaspokaja tylko to, co innym się wydaje, że mogłoby Was nakarmić. Potrzebne działania w tym momencie to inicjatywa. Inicjatywa do tego, żeby zapalić jakiś nowy ogień, pokazać jakieś nowe światło, nową siebie, nowego siebie, a więc pobudzić ten akcent właśnie czakry podstawy, umocnić także to, co w Was jest takim filarem. Do tego, żeby to rozbłysło, do tego, żeby było bardziej promienne, bardziej chętne i takie inspirujące. Może tutaj inspiracji komuś brakuje, a być może jest problemem w Was to, że borykacie się z jakimś naśladownictwem chociażby, albo z tym, co jest odtwórstwem. A więc nie Waszą własną energią, ale taką trochę energią podyktowaną potrzebą ego. Odkładaniem gdzieś tego, co jest bardziej może naturalne i Wam potrzebne, aniżeli to, co narzuca Wam świat. Tutaj może jakaś maska dla niektórych została przybrana. I ten miesiąc również pokazuje w wyniku, żebyście wyszli naprzeciw swoim obawom, żebyście byli oczywiście ostrożni, słuchali intuicji bardzo dogłębnie. Być może znak wodny, rak, skorpion, ryba będzie Wam tutaj pomocny, a być może to jest także Wasz ascendent. Posłuchajcie wówczas również horoskopu dla tamtego znaku zodiaku. Rada, jaka Wam się pokazała, to wieża, a więc pewne struktury muszą ulec zmianie. Musi nastąpić jakieś tąpnięcie albo jakaś iskra musi zapalić ten ląd, aby coś pobudzić. A więc jakaś inicjatywa, być może zewnętrzna, jest Wam proponowana, aby gdzieś także może nie chodzić na palcach, żeby tych szczegółów i szczególików nie omijać, ale obserwować bacznie to, co także jest tym wszystkim, co gdzieś być może obraca się wokół jakiegoś aspektu, z którym jest Wam wygodnie na daną chwilę, udawać, że go nie potrzebujecie, a tak naprawdę potrzebujecie czegoś więcej. I być może ten miesiąc chce niektórym z Was to pokazać, że szczerość ze sobą jest najważniejsza. A więc to, żeby nie ukrywać swojej własnej wewnętrznej siły, aby też nie bagatelizować sygnałów takich z natury idących, które mogą pokazywać, że nie ze wszystkim dajecie sobie radę, albo nie wszystko jest dla Was i trzeba poszukiwać czegoś nowego. Dla niektórych to także zmiana być może struktur tego, gdzie jesteście, jeżeli chodzi o miejsce, o firmę, o to również, co tą firmą jest, a więc wielkość, chociażby ilość pracowników, czy to korporacja, czy coś mniejszego, czy coś własnego, czy jeszcze zupełnie bardziej bliższy Waszemu ciału i duchowi kierunek. Zobaczmy, co w miłości. Miłość dla panien we wrześniu. Obecna sytuacja Wasza. Dziesiątka kielichów na spodzie, a więc harmonia. Dążenie do tego, co jest również takie okazałe, spójne, pełne, kolorowe, smaczne. Ale to także pamiętajcie w tle jakaś inna, być może opcja
dla tych z Was, którzy gdzieś sięgają po coś, co nie należy do Was. No i tutaj się pokazuje, rysuje gdzieś taka historia, w której obecnie być może czekacie na taki zryw, bo bardziej jesteście bierne, aniżeli aktywne w tym procesie, do którego zmierzacie, czy też na którym Wam zależy. Działania, które powinniście podjąć w tym miesiącu, to większa koncentracja na sobie, a więc trochę na własnym egoizmie, trochę na tym również, aby pewne maski, które może zdobią Was, były takie, no, gdzieś pracujące na Was, a nie na kogoś. Staracie się być kreatywni, staracie się wymyślać pewne rzeczy, może chcecie coś przyspieszyć, może chcecie gdzieś wyjechać za kimś, pobiec, chwycić także za lejce, a więc starać się zrobić z czymś porządek. Ale tak naprawdę to, co Was charakteryzuje w obecnym czasie, to wycofanie, a więc nie ma w Was tej inicjatywy. Ale jest w Was duża wrażliwość i potrzeba tego, żeby nawet ktoś Wam pomógł. Ale też wyczuwam Panny taką energię, gdzie być może nie chcecie pewnych rzeczy zmieniać, albo boicie się, lub jeszcze się zastanawiacie, a także jesteście na etapie uczenia się samych siebie, a więc tego, jak te rzeczy Was, co Was wywołują i na ile Was stać. A wynik tego miesiąca to również skupienie się na szczegółach i mniejszych krokach, czy też wolniejszym właśnie działaniu. A więc bardziej być może zachowawczym, bardziej przyziemnym, bardziej bezpiecznym także, takim, który nie porywa, chociaż Wy byście bardzo chciały i tak naprawdę obecna być może niektórych sytuacja właśnie do tego skłania, że coś poczułyście, jakiś zew, chociaż boicie się i są wśród Was te panny, które zachowują swoją energię, stateczności, takiego intelektualizmu nawet, bym powiedziała, w tym wszystkim. Działania, które powinniście podjąć, to przede wszystkim wyostrzyć także swój zmysł, czy też mądrość na te szczegóły właśnie, które mogą pokazywać tych wokół Was, którzy przybierają jakieś inne twarze, inne maski, po to, żeby gdzieś podbić Wasze serca. I wynik tego miesiąca pokazuje, że nie będziecie się śpieszyć, że będziecie krok po kroku podążać swoją obraną drogą. Może tą samą, ale być może bardziej uważnie. Rada na ten miesiąc to szóstka buław. I ta szóstka buław może mi tutaj mówić o tym, abyście nie szły, panny, na kompromis, abyście właśnie no, nie dały się skusić temu, co jest takie powierzchowne, czy też temu właśnie, co nie do końca jest stabilne. No bo o tym mówi też przemiana, karta uwolnienia, te szczegóły i szczególiki, siódemka, karta duszy, jednoczenia się duszy, wyborów pewnych także, czy też decyzji, które rzutują na to, co jest między kwestią właśnie materialną ważne, a duchową. A więc gdzieś być może w Waszych kwestiach miłosnych sprawa o to się ociera, czy wyjechać, czy pojechać, czy się zdecydować, czy ktoś się zdecyduje także i bardziej poświęci siebie dla mnie. No i tutaj karta mówi, walcz o swoje, a więc bądź pewny siebie i nie daj się skusić temu, co jest takim blichtrem, takie zupełnie chwilowe, powierzchowne i być może nie dla Ciebie. No taki, słuchajcie, przekaz. Zobaczmy jeszcze, co w... Tu się chciała karta pokazać, jeszcze jedna. Afirmacja lśniącej duszy. Widzę innych lśniących swoimi mocami. Nie rozpamiętuję ich słabości. A więc, no właśnie, nie oglądanie się wstecz, patrzenie do przodu, przed siebie, w kierunku tego, co Was interesuje i praca nad tym, aby umocnić to, co jest Waszą podstawą, co daje Wam mocny, silny start lub pozycję, a z której to Wy być może rozdajecie karty. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzach, bo nie wiem, czy te horoskopy do końca Wam pasują, czy z Wami są spójne, bo zagląda tutaj różna grupa osób i będzie mi bardzo miło, jeżeli coś napiszecie. Do zobaczenia. Hej, zapraszam, wagi.